Radio Tok FM, Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. W Kielcach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił, że mottem obozu rządzącego jest działanie na rzecz tego, który może najmniej. Podkreślał, że najważniejszy jest równomierny rozwój Polski. Kierujemy się czymś, co dla ziemi świętokrzyskiej jest fundamentalne z punktu widzenia pragmatyki działania. Tym, o czym mówiła świętej pamięci Grażyna Gęsicka, że chcę, żeby rozwój gospodarczy i gospodarczo-społeczny w Polsce był nie tylko rozwojem wielkich miast, ale rozwojem wsi, małych miast i miasteczek w różnych częściach Polski. I to jest nie tylko motto, to jest dla nas myśl przewodnia całej naszej polityki gospodarczej. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że rządy PSL-u nie przyniosły polskiej wsi nic dobrego. Dodał, że PSL nie powinien dłużej rządzić. Cała ta polityka, która tak bardzo, szczególnie w latach 90., ale i później uderzała w wieś, to jest polityka PSL-u. Jeżeli tym się odróżniali szczególnie, to prorosyjskością. Nawet przebijali tutaj SLD. Do tych słów na spotkaniu wyborczym w Częstochowie odniósł się prezes PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że celem politycznym Prawa i Sprawiedliwości jest eliminacja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodał, że PSL nie może pozwolić sobie odebrać tradycji i kultury ludowej. W Radomiu Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z pracownikami i klientami rolno-spożywczego rynku hurtowego. Szef resortu rolnictwa podkreślał, że powodzenie rządowego planu dla wsi gwarantuje przychylny samorząd. Dodał, że eksport polskiej żywności i poszukiwanie nowych rynków zbytu ma ogromne znaczenie, ale najistotniejsze jest to, by Polacy mieli dostęp do zdrowych, ekologicznych produktów. Dlatego jest szalenie ważne, żeby mieć miejsca, gdzie polscy konsumenci mogą tę żywność od rolników kupować. Miejsca, gdzie rolnicy, zarówno indywidualnie, jak rolnicy zorganizowani w grupy producenckie, mogą tę swoją żywność sprzedawać. Takimi miejscami są giełdy rolne, które, jak zapewnia wiceminister Wojciech Skurkiewicz, mają znaczenie i dla samorządów. Chociażby kwestia darmowych posiłków w szkołach. Ja widzę wielką możliwość współpracy właśnie z takimi instytucjami jak Radomski Rynek Hurtowy, chociażby w kwestiach pozyskiwania taniej, zdrowej żywności. Z giełdą rolną współpracuje też Radomski Bank Żywności. Celem projektu jest zapobieganie marnowaniu owoców i warzyw. Agencja Standard & Poor's podniosła rating Polski. Wskaźnik wiarygodności kredytowej zmieniono z BBB+ na A-. Z kolei agencja Fitch potwierdza dotychczasowy rating naszego kraju. Według obu instytucji perspektywa wiarygodności finansowej Polski jest stabilna. Te oceny ratingowe to nie koniec dobrych wiadomości, mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że czeka nas jeszcze rating agencji Moody's. Uważam, że w ogóle gdyby Fitch, który utrzymał rating, gdyby był po Standard Poor's, to by natychmiast podniósł, bo to jest tak najmniejsza agencja i bardziej naśladuje zachowania tych pozostałych dwóch, czyli jeszcze Moody's. A Moody's, myślę, że przy najbliższym ratingu może nas jeszcze też pozytywnie zaskoczyć, o ile się nic nadzwyczajnego w gospodarce światowej nie stanie, bo faktycznie kondycja polskiej gospodarki na tle innych państw jest bardzo, bardzo pozytywna. 2 lata temu Standard & Poor's obniżył długoterminowy rating Polski. Agencja przyznała, że przy tamtej decyzji kierowała się w większości przesłankami politycznymi i obawami o zmiany w państwowych instytucjach po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Dziś, podwyższając rating, analitycy agencji skupili się na gospodarce, podkreśla Artur Bartoszewicz. Bardziej ta ocena miała charakter oceny politycznych, a nie ekonomicznych. Co oczywiście wszystkich ekonomistów, którzy monitorują tego typu ratingi, no napawało też obawą, że nadal te aspekty polityczne będą bardziej istotne dla Standard & Poor's i ta ostrożność zostanie zachowana. Ratingi Standard & Poor's, Fitch czy Moody's są ważne. Ocena wiarygodności jest wskazówką dla przedstawicieli światowego biznesu, którzy szukają możliwości inwestycyjnych. 230 zachorowań na odrę odnotowano w tym roku na Białorusi. 85% z nich przypada na ludzi niezaszczepionych, w tym z powodu odmowy poddania się szczepieniom. Białoruskie Centrum Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego poinformowało, że znaczna część zachorowań przypada na osoby z przywiezioną infekcją oraz te, które miały kontakt z chorymi. Większość tak zwanej przywiezionej infekcji związana jest z pobytem Białorusinów na Ukrainie, gdzie na odrę zachorowało ponad 30 tysięcy osób. Białoruskie Centrum w wydanym komunikacie zapewniło, że dzięki szczepieniom została sformowana dosyć mocna warstwa ochronna, która nie pozwala na rozprzestrzenianie wirusa. Zwraca uwagę, że na Białorusi szczepienia obejmują ponad 98% dzieci. Rekomenduje również, aby Białorusini, wybierając się w podróż z
zagraniczną upewnili się, czy byli poddani szczepieniom ochronnym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nieznani. Znani. 24. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani. Znani. 24. A moim gościem jest... Szara eminencja Prawa i Sprawiedliwości lub jak kto woli, młody od Kaczyńskiego. Poznamy dziś bardzo znanego, lecz jeszcze może nie w takich szerokich kręgach, pana Radosława Fogla. Dzień dobry. Witam serdecznie, pani redaktor. Witam dobra państwa. Zapowiedź, panie Radku. Co? Szara eminencja, widzę, że pani redaktor daje nagłówki internetowe. Właśnie. Panie Radku, bo może przedstawię tak pokrótce naszym słuchaczom, że pan jest 30-latkiem, od kilku lat jest pan asystentem Jarosława Kaczyńskiego, od niedawna również dyrektorem jego biura poselskiego, tak? Od kilku lat nawet. Na Nowogrodzkiej pan urzęduje i no, urzęduje pan tam, gdzie także prezes Prawa i Sprawiedliwości, pański gabinet znajduje się obok gabinetu prezesa. No nie jeden sobie już zaczyna to wyobrażać, ale jako jeden z nielicznych działaczy partii może pan dzwonić do szefa praktycznie o każdej porze dnia i nocy. To zapytam, ile razy zdarzyło się panu obudzić prezesa Kaczyńskiego? Obudzić na szczęście mi się nie zdarzyło, bo pan prezes raczej dosyć późno chodzi spać, a ta dynamika polityczna jest taka, że to raczej różne rzeczy narastają w ciągu dnia. Ale prezes nie lubi rano spawać, prawda? Tutaj muszę powiedzieć, że ja też nie lubię, więc... Czy nie budzili pana? Tak, dokładnie, tutaj nie mamy problemu. A jakie to jest uczucie być dyrektorem biura, no jednak najważniejszego polityka w Polsce? No to jest duża odpowiedzialność przede wszystkim i dużo, naprawdę dużo pracy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale pan prezes, pan poseł, z mojego punktu widzenia również właśnie ten mandat poselski jest istotny. Przede wszystkim cały czas uważa, że to, że wyborcy obdarzają go zaufaniem jako posła, no jednak jest dla niego zobowiązaniem i... dostajemy bardzo wiele spraw z całej Polski. No. I właśnie o te sprawy chciałam też zapytać. I pan poseł, bo kto przychodzi do biura, z jakimi sprawami? Już mówię, to jest całe spektrum. Całe spektrum, bo te rocznie do nas wpływa, tak gdyby to policzyć na sztuki, oczywiście i jako do prezesa PiS, i jako do posła na Sejm, no myślę, że to jest 30 do 40 tysięcy sztuk korespondencji. No to myślę, że nie jeden urząd pocztowy w niewielkiej miejscowości tak. Ma podobne przebiegi. Sprawy są najróżniejsze. Od takich bardzo błahych, przyziemnych, które tak naprawdę powinny być rozwiązywane na poziomie lokalnym. I to jest też, zbliżają się wybory samorządowe, to też jest taka, myślę, istotna wskazówka, tak, dla kandydatów na radnych, bo zgłaszają się ludzie z najróżniejszymi problemami. Kwestie, nie wiem, chodnika przy wiejskiej drodze, ale czasami też jakieś takie spory dotyczące najróżniejszych rzeczy. No powiem, że jeżeli powiem spór o przysłowiową miedzę, to będzie to przesadzone, ponieważ również właśnie dokładnie o tę miedzę czasami ludzie się między sobą spierają i szukają ratunku, jakiejś pomocy. To też jest kolejny kamyczek do ogródka debaty o sądownictwie z kolei, nie wchodząc w to jakieś szczególnie polityczne aspekty. No to też jest coś takiego, że no jeżeli ktoś się spiera z sąsiadem, ma jakiś naprawdę drobiazg bardzo często, ale dla niego istotny, nie kieruje swoich kroków w pierwszej kolejności do sądu, tylko pisze do polityków, no to też to jest jakiś sygnał, jakiś papierek lakmusowy, że takiego zaufania do tego systemu niestety nie ma. Właśnie, bo trzeba dodać, że pan Jarosław Kaczyński jest doktorem prawa, a w takim razie zapytam, w jakim procencie te sprawy, które przychodzą do biura posła Jarosława Kaczyńskiego, trafiają także na biurko bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego? To jest jakiś procent, Radku, czy państwo wybieracie specjalne sprawy? Nie wybieramy spraw, staramy się jak najsprawiedliwiej, jak najbardziej egalitarnie traktować wszystkich, którzy do nas piszą. Więc w zasadzie, no oczywiście są sprawy takie, które można odczytać między wierszami, że tam raczej jest to problem, powiedzmy, nieistniejący. Czyli przynajmniej sprawiedliwie i uczciwie. Do wiadomości, to wtedy jest to trochę mniejszy priorytet, ale zasadniczo zdecydowana większość
spraw trafia, no bo mandat poselski jednak pełni pan poseł osobiście i zobowiązuje i większość spraw trafia do rozpoznania przez pana posła. Niestety czasami to musi trochę potrwać i dopiero my wtedy na podstawie tych wytycznych jakieś dalsze działania podejmiemy. Kontynuując naszą rozmowę, to jeśli bym zapytała się, kto jest pańskim politycznym mentorem, to zadałabym pytanie retoryczne. Trochę tak. Zastanawia komputer i Żyda i jest najmądrzejszy. Nie wiem, z kim pytam, rozmawiać. Ty jesteś uczciwy człowiek, jesteś grzeczny chłopczyk i nie masz sobie nic do zarzucenia. Daj sobie spokój, z jakimiś kurwami rozmawiasz. Przecież ja tego nie wymyśliłam tutaj, ten Bielecki, który w Szczytnie szkolił policjantów i po prostu był całym dyrektorem i zastępcą dyrektora Polskich Kolei Państwowych. I tutaj w programie Kawa czy Herbata profesor Bielecki, Zbigniew Bielecki wypowiada się w tym programie Kawa czy Herbata. No, to on mówi takie różne rzeczy. Tutaj prywatnie zresztą specjalnie dla kanału Wiesiolandia Plus, dla kanału lmcdsłuchowe.com. Przecież Bielecki mówi, słuchaj, przecież to jest stara kurwa. Z kim ty tu dyskutujesz, z kim ty tu rozmawiasz, to nawet długo zastanawiać się i długo myśleć nie trzeba. No oczywiście, że profesor Bielecki nie przebiera w słowach i mówi to, co myśli. I taki ma charakter, no wiecie państwo, jaka jest policja. Mówicie, że policja jest kulturalna, ale takie słowa właśnie uznane są za kulturalne. Co sekunda, jakaś kurwa, co sekunda, jakaś kurwa. Proszę państwa, dla odwiertki, tutaj Szydło, nasza kochana, przedstawiam, reklamuję, pokazuję Biblię, żeby czytały Biblię, ale przecież one nie będą czytać Biblii. One tylko miały szansę się nawrócić. A jak się miały szansę nawrócić, no to taki przykład z Magdaleną był, prawda? Jezus powiedział, idź i nie rób tego więcej. To nie znaczy, że Jezus pochwalił to postępowanie, prawda? Tylko jej wybaczył, a ona miała się zmienić i nie czynić tego więcej. Natomiast świat pogrąża się w chaosie, w złem. Że ty nie masz sobie nic do zarzucenia i nie słuchaj opowieści starych kurek. No. Jeszcze raz tutaj profesor Bielecki z Wyższej Szkoły Policyjnej i mówi, że to są stare kurwy. I co one mają wspólnego z takim grzecznym chłopczykiem 22-letnim? Niech się wypchają, niech się wyszczają, niech się wyplują, niech się też wyszczują, wypierdzą, wysrają. Po prostu zatkają. Nie przejmuj się, nie bierz tego do siebie, bo sobie zawsze coś można zmówić. No, a to są bardzo... Kurczę, złe i kurczę, zobacz, jak ten Janek Witek później miałem możliwość współpracowania z prezesem Lipińskim, który wtedy kierował działem organizacyjnym partii. To był 2000. Powiedział na przykład, mówił o tej kurczę, stara baba. Dzięki czemu prezydenckiej i parlamentarnej wtedy, dzięki czemu miałem później okazję z kolei pracować w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Właśnie, ale zapytam Radek, ale jak trafił pan w ramiona Jarosława Kaczyńskiego? No, poznaliśmy się tak naprawdę z panem prezesem właśnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kiedy był premierem, bo ja pracowałem wtedy z Adamem Lipińskim, który był szefem gabinetu politycznego premiera, więc współpracowaliśmy razem w... Zrobiło się blisko już, prawda? No, na tyle, na ile może i zrobić blisko w przypadku premiera, bo to jest... To też jest ciekawe doświadczenie. Zaparte. Nie wszyscy wiedzą, kłamać zaparte. Mi się wydaje, że władza to blisko splendor. Akurat w przypadku premiera to jest zawsze tak niesamowita charówka, no po 20 godzin praktycznie pracy, mało snu. Chyba już dzisiaj widać też, prawda, po aktywności pana Mateusza Morawieckiego, bo to jest na kilku życiorysów rozpisana kampania, ale chyba jest takim no, dzielnym naśladowcą samego szefa partii, prawda? Myślę, że tak, że pan premier też...
nie kłania się zmęczeniu i właśnie kilometrom przebytym i widać po nim, że robi wszystko, żeby ten wynik Prawa i Sprawiedliwości z wyborów był jak najlepszy. Ale zatrzymam się jeszcze, to wtedy właśnie z KPRM-u jak pan trafił? Z KPRM-u wróciłem jeszcze na Nowogrodzką z prezesem Lipińskim, ale jakoś później akurat poprzez soferię przepisywaczy, którzy nic innego nie robili, jak tylko przepisywali, cały klan, rodziny, przepisywały ze starego na nowe, ze starego na nowe, na marginesie przepisywały, zapisywały błędy, uwagi, taczywki, także żeby to słowo Boże trwało aż na wiek. Socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na UW. I skończył pan, nie myślał pan o jakiejś dalszej działalności takiej, nie wiem, naukowej? Powiem tak, o działalności naukowej myślałem. Problem jest jeden taki, że niestety z uwagi na moją działalność polityczną cały czas mam tam pewne zaległości, to znaczy muszę jeszcze obronić pracę. No to trzymam kciuki. Dziękuję. No to jesteśmy na tej samej ścieżce i na tym samym kursie, bo ja też, tylko ja politologiczną, no więc... Mam nadzieję, że się uda do końca roku, czy do połowy następnego. To zapytam jeszcze o to, o czym pan sam mówi, bo uwielbia pan Gwiezdne Wojny. Skąd taka miłość do tej sagi? To ktoś w polskiej polityce jest tą wiodą, jakimś... Znaczy tak, to jest element jakby szerszej mojej słabości do fantastyki jako gatunku w ogóle. Od dziecka najpierw czytałem. To Lem leżał pewnie cały. Lema chyba mam praktycznie całą kolekcję, wszystko co zostało wydane, no oczywiście. Chłopczyk, nie jesteś dziwny, naturalny, normalny. Dziwny, no to jest dziwny. Jak wymaluje pan w ogóle na żółto, trudno powiedzieć, no bo też pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny są specyficzne i dzięki temu też osiągnęły taki sukces, że one idealnie wpasują się w kanony bohaterów. I ta droga na przykład głównego bohatera Luke'a Skywalkera to jest krok po kroku zrealizowany taki, że esencja mitu o bohaterze, który skądś się bierze, jest w trudnej sytuacji, następuje przemiana w jego życiu, ma moment zawahania, żeby w końcu zwyciężyć, więc trudno to przekładać tak bezpośrednio na postaci w polskiej polityce, czy w polityce generalnie, aczkolwiek to też pokazuje, że jak bardzo silnie zakorzenione w popkulturze są Gwiezdne Wojny, bo jakieś odniesienia mamy co chwilę, co chwilę ktoś twierdzi, że to my jesteśmy po jasnej stronie mocy, a tamci są na służbie imperium, więc no, jest to jakiś tam motor. No i trochę się sprawdza z tego. Mówią o panu, że jest pan taką postacią jednak tajemniczą na Nowogrodzkiej, że stroni pan od wywiadów. Czego zatem nie powiedziałby pan o sobie? Gdzie jest ta granica, pańskim zdaniem, tej prywatności? No myślę, że właśnie tam, gdzie prywatność się de facto zaczyna, bo wiadomo, politycy są osobami publicznymi. Tu nie ma co się obrażać na to, że są w zainteresowaniu mediów. Nawet przyzwyczajamy się do tego, że pod naszą siedzibą na Nowogrodzkiej, już nawet nie po krzakach, bo kiedyś czaili się po krzakach, teraz już tak zupełnie otwarcie paparazzi siedzą i robią zdjęcia praktycznie każdemu, kto tam wchodzi. No i to jest rzecz, która powiedzmy jest jeszcze na porządku dziennym. Myślę, że ta prywatność zaczyna się tam, gdzie rzeczywiście są takie rzeczy, które chcielibyśmy zostawić za drzwiami domu, rodzina. Ale i to działa... się nie pohamuję i zapytam, czy narzeczona jest już żoną, czy będzie żoną, jak to jest, Radek, w pańskim życiu prywatnym? Żoną na razie nikt nie jest, ale, sprawa jest otwarta. Ale narzeczona jest, prawda? Też jeszcze. Nie, bo już słyszałam, tam koledzy mówili, że jest jakaś tajemnicza narzeczona, może była. No później przyjdą do nas, że wtedy powiedzie Ewangelia. Może wiedzą, co nie będzie, bo się Rady Miasta Radomia mówi na się, że od 76 roku nad miastem wisi jakiś fatum po tych smutnych wydarzeniach radomskich. One na pewno zadziążyły też na pańskim domu, też się pewnie o tym mówiło. Najnowsze i pewnie to zwrócenie uwagi na politykę to też miało związek pewnie z miastem. Jest coś takiego na rzeczy,
że miasto jednak ma zawsze wpływ na pewne postawy. Na pewno to miejsce, gdzie się wyrasta, jest niezwykle istotne w tym formowaniu człowieka. Zresztą to też widać przecież na pierwszy rzut oka, jak spojrzymy na mapę Polski. Oczywiście to często są stereotypy, ale na stereotypy nie zawsze są przedzące, a w dużej mierze, myślę, odwołam się do mojej wiedzy z socjologii, a w dużej mierze są jednak oparte na jakichś przesłankach, które rzeczywiście występują. Dlatego inaczej się nam rozmawia z Krakusem, inaczej nam się rozmawia z mieszkańcem Gdańska. W Radomiu też oczywiście to jest obecne. No, rok 76 rzeczywiście rzucił się dużym cieniem na miasto. To jeszcze jakiś czas minie dłuższy, dlatego też trzeba to ukrócić. Faktycznie ten wyrok, bo to nawet właśnie mówimy o Fatum, ale nawet zanim Fatum, to był faktycznie wyrok apokaliptyczny. To ja mówię, dobą nie byłam, żałoby nie zazdrą. Czyli ja królowa wdowy nie byłam, dobą nie byłam, żałoby nie zazdrą. W jednej sekundzie nieszczęście, jakie się stało. Nic nie szakami stało, bo to tak wszystko. Ten imperium religii fałszywej przypomnienie sobie i wyobraźnię sobie Stanga Izajasza. No także Bóg wyzwolił stamtąd, z niewoli po 70-letnim okresie, żeby się odbudowali świątynię, jedną ręką miecz, jedną ręką cegłę i proszę Państwa, już bez tego obłoku, bez tej obecności, co jest bardzo przedzące dla miasta i dla jego mieszkańców. Też muszę powiedzieć, że mimo wszystko tam się bardzo wiele zmienia, kiedy ja porównuję czas, kiedy byłem najpierw w podstawówce, potem w liceum, a kiedy teraz wychodzę ze znajomymi... A rodzice tam jeszcze mieszkają, Radek? Rodzice mieszkają, tak? Cały czas mieszkają, prowadzą, tata prowadzi do spółki ze swoim bratem piekarnię. Z rodzinny interes, obchodziliśmy kilka lat temu stulecie firmy. O rany, tak? To tak. Pogratulować ojcu i też pomysłowi na prowadzenie, tak, w trudnych czasach i dla miasta i w ogóle dla kraju. Tak, to na tym też się odbiły czasy komuny, ponieważ był okres, kiedy na całe szczęście nigdy nas nie wywłaszczono, ale dziadek musiał wydzierżawić firmę. Nie miał możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli. Na szczęście jakieś udało mu się tam utrzymać wpływy na działalność i po jakimś czasie udało się to odzyskać, ale to prawda, to było też trudne, już nie mówiąc o jakichś domiarach podatkowych dla rzemieślników. To może powiedzieć tylko chwała Bogu. Teraz jedną z pańskich wieloaktywności jest start do sejmiku województwa mazowieckiego. To Radek, czym pan chce zająć się w sejmiku? Dlaczego pan ma na Widzę, czytajcie Biblię. A ci ludzie to ani nam same kościoła nie pójdą, bo nienawidzą, ani Biblii nie będą czytać, bo nienawidzą. Dlaczego? Dlatego, że Żydowstwo się rozpleniło i rozpropagowało miliony książek, a Salomon powiedział, że czytanie ksiąg nie ma końca. Tak naprawdę czytanie ksiąg nie ma końca. Bez sensu jest reklamować różne książki, świeckie wymysły, niedoskonałe przecież polityka i ideologii, które zlepimy. Dla sprawiedliwości dobijaliśmy się w wielu tematach, ale myślę, że takimi najważniejszymi, które też ja osobiście będę chciał prowadzić, jeśli uda się uzyskać większość z nimi, przekonać się, że Biblia jest Słowem Bożym, warto zaufać, czytać, często wskazów, jaką życie powinien postępować, jak Bóg postępował w stosunku do ludzi, którzy się stosowali do jego przykazem, żeby sobie wkładał punktem do jego prawa, jako Bóg jak. Nie stosowali się do jego przekazu. Na mnóstwo tego pięknego dramatu, że my sobie mieliśmy na kolejce. Na kongresie świadków psychologii. Historia Akana. Rahab, niezłomnicy, która w mieście Jerycho w murze ukryła zwerach wszystkich drewnianych, dzięki czemu przeżyła. Ona i dom, mieszkanie tam, gdzie żyła. One są przecież w
Także z przykładów mamy widzimy bardzo pozytywny. Pani należy do pokazu Republika Cieczowski, to nie musiał być i taka minuta odbierze, zwłaszcza, że nie na Żydach się skończyło. Ale to Paweł miał te trzy powierze i syn i głosił wszędzie wszystkim. No to się też wiadomo, że już nie Żydom, bo tam nie przecież apostoł Piotr głosił resztę Żydom w Babilonie, gdzie oni tam mieszkali, w Babilonie starożytnym. Tam było mnóstwo Żydów, resztki Żydów i tam im głosił Piotr, który nigdy nie był w Rzymie. I oni tylko tak takimi wymyślili, jeszcze grupki spływali, że to nie były grupki, a ja to tak nie rozumiem. To był trzeci, czwarty wiek, jak oni tak wymyślali, a nigdy nie wiadomo do końca. Nie mogą dojść do całej prawdy na temat samolotu, który w Rosji spadł. No to gdzie ty dojdziesz do historii papieża? Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Jezus Chrystus jest fundamentem. Nie może to być żaden doskonały człowiek. No. A Piotr to mógł tylko sobie zauważyć. No. Także proszę Państwa, Słowo Boże, Biblia dokładnie badać, dokładnie. Ja jestem perfekcyjna, ja studiuję język grecki, język hebrajski, język grecki współczesny, język grecki starożytny, język hebrajski taki, jaki jest w Biblii, proszę Państwa, jak mamy to Biblię rozczytać, odczytać wszelkie informacje, to jest istotne, to jest ważne, bo też w strażnikach mnóstwo słów hebrajskich masz i możesz te słowa nefeseczka, co do duszy, to co najmniej na 3-4 pojęcia, prawda, że duszą to jest człowiek, nawet każde zwierzę, że duch to jest po prostu siła życiowa, a mienie to jest siła podtrzymująca życie. Masz tutaj już trzy pojęcia. A katolicy nie mieszają to, że on też lata nad głową. Duchy, 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 duchy. Że się potem tylko krótkie duchy, a głupki boją, bo wie, że człowiek umiera, to jest nie dobrze. Człowiek umarły to już ci nie zaszkodzi, tylko żywy. Także proszę Państwa, modlić się można tylko też za żywy, żeby jeszcze coś się mogło zmienić i mieć interesy. Dla im dobra, żeby mogli znaleźć się na systemie Bożym porządku, żeby mogli żyć, przeżyć w ogóle. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bo może rozmawiałam z przyszłym premierem Polski, z panem Radosławem Foglem, który startuje z listy Zjednoczonej Prawicy, tak? Do sejmiku województwa mazowieckiego. Pewnie jest dużo takich, którzy trzymają kciuki, to życzymy powodzenia. Dziękuję za czas, za spotkanie, za rozmowę. To był program Nieznani z nami. Małgorzata Radzińska-Weinberg. Do usłyszenia. Reklama. Starza się wtedy, gdy to potrafi na stres, na zmianę płci albo zadań. Mu brakuje, że muszą się reklamować. Idziemy już reklamy wyłączyć, bo nasze radio to tak tam nie może zawierać się, proszę Państwa, reklam. Tam mało kto wie na przykład na temat Profikredyt, podpisuje Profikredyt, a nic na ten temat nie wie. Mało kto wie na temat AASA, podpisuje pożyczkę AASA, czy Takto Finanse, czy jeszcze jakiś coś tam inny, inną pożyczkę i potem musi 2-3 razy tyle zapłacić, a jeszcze kary, a jeszcze nagle musi zapłacić, bo to po prostu lichwa nie śpi, proszę Państwa, żydostwo też bankowo połączone z Wikiem Żydowskim, jak to Litka Lipska mówiła, że nie ma banku, który by nie był żydowski i że one są Wikiem połączone, dlatego też dużo teraz jest pożyczek pozabankowych i tak dalej. Aby nie Profikredyt, aby nie ASSA, aby nie Takto Finanse, aby nie Cross Finanse, bo to wszystko są pożyczki, które ciebie zeżrą żywcem. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra dzisiaj 13 października, słuchaj, aktualności dnia, wydarzenie. Także proszę Państwa, społeczeństwo polskie powinno być chronione, czyli jeżeli już jesteśmy klientami Profikredyt, powinniśmy być chronieni, a nie, że tutaj oni wiesz, wysyłają windykatora, który kłamie, ale który robi takie popa, że naskakuje na blok, że to jest niepokojem dla mieszkańców bloku i zwłaszcza, że on kłamie, to jest sprawa wewnętrzna do wyjaśnienia, że to wcale nie było tak, kłamie, po drugie taki windykator pierwszy zastraszał i że ten windykator mówi, że on będzie jeszcze przychodził w postaci innego windykatora, a ten inny windykator mówi, że to już nie 18 tysięcy do zapłacenia, tylko 20, a może i 22 tysiące, bo to jest jeszcze sprawa sądowa. No jeżeli nawet jest sprawa sądowa, to na pewno nie dla Profikredyt te pieniądze są, tylko może dla sądu, dla państwa. Także widzicie Państwo, zastraszanie, a jeżeli takie
strachy na lachy padły na osobę niepełnosprawną, to jaka to niepowetowana szkoda, jaka to niepowetowana krzywda, proszę Państwa, siedzi. Tacy ludzie, jak to osoby niepełnosprawne, powinni być chronieni. Ostatnio bardzo dużo w tramwaju, dużo w autobusie, na telewizjach, na temat osób niepełnosprawnych informacji mamy, jako że ludzie nie wiedzą nic. Jak ktoś prowadzi pożyczkę Friedrasa, tak to finanse i tak, to powinni wiedzieć, że jest syna prasy bankowym rzecznik praw osób niepełnosprawnych, który się za nimi stawia, występuje w sądzie jako prokurator. Czyli, że on przychodzi i jak co, to zamienia się w prokuratora. I wtedy mówi, że na przykład, proszę kredyt, jako obce ciało tutaj w Polsce, zbielsko-biały, stosuje predylekcję wypowiadania pożyczek, że za szybko mogłoby się jeszcze powstrzymać, zwłaszcza, że ludzie po to biorą pożyczki, żeby nagle wszystkiego od razu nie musieli płacić, to chyba nawet i dziecko może zrozumieć. Czego oni nie mogą zrozumieć, bo to ich nie obchodzi klient, a tylko udają, że ze względu na dobro klienta, proszę, jak ktoś zauważycie w biurze, że ktoś chce skręcić, czyli ta pracowniczka prosi kredyt, żeby to zgłosić. Czyli, że skoro oni sami względem siebie nie mają zaufania, no to, to po co ta instytucja prosi kredyt w ogóle istnieje, jak to jest budynek o zasłoniętych oknach, że tam są jakieś mafie, że tam są jakieś, dzieją się oszustwa, tak samo jak wyszło z tymi mafiami reprywatyzacyjnymi, ale to dopiero po czasie wyszło, to czy nie lepiej już teraz zająć się firmą oszustystyczną prosi kredyt, a Asa tu w Warszawie, aż dziwo, że jest tak to finanse z Wrocławia, codziennie z Wrocławia dzwonią, proszę Państwa, że jak Ciebie te pluskwy osaczą, no to przecież wiadomo, że nie będziesz mogła spłacić wszystkiego pożyczki, ani jednej, bo będziesz mogła po 100 podwyższeń złotych podpłacać, a rozkładając to na wszystko, jakoś dopiero się spłaci po czasie. A oni wydzwaniają, a tu kancelarię prawną, a tu jeszcze jakieś winidy, a tu jeszcze jakieś pluskwy. I Ciebie molestują, i dzień w nocy, i święta, piątek, świątek i niedziela. Tutaj nawet baba taka dzwoniła z Fryzem, proszę Państwa, to jest obce ciało, mówi przez R, jak ropucha, proszę Państwa, jakaś żydówka. I już tutaj, ja mówię, nie ma szefa jeszcze szefa, nie ma. Także proszę Państwa, chciwi, lichwiarze, pazerni. Armatki wodne, kamienie i butelki rzucane przez chuliganów w centrum Lublina zamienione w starcie policji z przeciwnikami Marszu Równości. Do tego pierwszego starcia doszło na Święto Duskiej, gdzie policja musiała siłą odsuwać demonstrujących, którzy zablokowali trasę przemarszu. Były osoby poszkodowane, bo policja użyła gazu. Do drugiego starcia z policją doszło na krakowskim przedmieściu na deptaku wśród kawiarnianych ogródków. Także nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Obce ciało trzeba usunąć, tak samo jak PSL. Obce ciało nie może tutaj decydować, zastraszać mieszkańców Warszawy, zastraszać ludzi, bo to jest obce ciało, prawda? Jakieś Żydówy tu przybyły do Polski, o, mamy łatwy chleb. I tutaj wiesz, kombinują, ale to przecież wyczuwa się. To przecież słychać, że to nie Polka, prawda? I ona tu się wyspecjalizowała, wiesz, w ciąganiu krwi z niewinnych ludzi, grosza polskiego, ludzi, którzy tego grosza za dużo jednak nie mają. To jednak na chama, na siłę, za wszelką cenę piątek, świątek i niedziela. To jednak pozwoliła, mówiła. No dobrze, to jutro po południu proszę płacić. Patrzysz, patrzysz, a ona jutro rano dzwoni, znowu to samo. Ja wiem, czy nie pamiętasz, kogo to durnowata, że to po południu. W czasach Sobieskiego ogrody były naprawdę wspaniale urządzone. Były pawiloniki, które odtworzyliśmy w wersji świetnej. To nie jest tamten dawny pawilon z blachy, z kodybanów, prawda, z użyciem różnych szlachetnych kamieni. To jest kwestia podkreślenia haftów roślinnych, które no zimą o tej porze nikt ich nie ogląda, ale jeśli nadamy im pewną cechę atrakcyjności za pomocą tych nowoczesnych środków, marzenie. Ludzie bardzo się cieszą. Więc ożywiliśmy muzeum poza sezonem turystycznym, czyniąc w tym bezsezoniu sezon. Otwarcie Królewskiego Ogrodu Światła koło Pałacu w Wilanowie za godzinę. Do końca dnia słonecznie i ciepło, w nocy też będzie bezchmurnie, ale miejscami zwłaszcza... Życie bez kredytu, gotowi do działania. Ważna informacja. Zamykamy grupy osób zainteresowanych pozwaniem poszczególnych banków. Osoby chętnie do dołączenia się proszę o kontakt z nami na print lub mailowo.
Życie bez kredytu. pl@gmail.com. Dziękuję. Dedykowane grupy Frankowicze, ZBK, pozywamy Raiffeisen, Polbank. Frankowicze, ZBK, pozywamy Getting Bank. Frankowicze, ZBK, pozywamy M-Bank. Frankowicze, ZBK, tylko żydowskie banki. Pozywamy Millennium. Frankowicze, ZBK, pozywamy PKO Nordea. Frankowicze, ZBK, pozywamy BPH, PKO Demonei, Alior. Frankowicze, ZBK, pozywamy Santander. Mnóstwo. Wymaga, proszę Państwa, jak już wielokrotnie mówiłem, także patriotyzmu. Patriotyzmu tego ogólnopolskiego i tego patriotyzmu lokalnego. Te ziemie, Szanowni Państwo, mają naprawdę piękne tradycje. Jest się do czego odwoływać. Jest wokół czego konsolidować społeczeństwo ziemi świętokrzyskiej. Bo jest potrzebna współpraca i jest potrzebna konsolidacja. Współpraca i konsolidacja, proszę Państwa. Brawo. Którzy po prostu chcą wykorzystać tą szansę, przed którą w tej chwili stoi Polska. Bo co pokazały te ostatnie niespełna 3 lata? Otóż pokazały, że przy uczciwych rządach można dużo, dużo, dużo więcej niż przy nieuczciwych. Że mówiąc w sposób najprostszy, odwołując się do tego, co kwantyfikowalne, czyli możliwe do obliczenia w liczbach, no po prostu pieniędzy jest nieporównanie więcej. Dlatego, bo my nie pozwalamy na oszustwa. My nie pozwalamy na to, żeby ci, którzy mają bardzo dużo, mieli jeszcze więcej dzięki temu, że nie płacą podatków. I ta akcja jeszcze przecież nie jest skończona. Chociaż na pewno już bardzo, bardzo dużo osiągnęliśmy. I że można te środki w sposób właściwy inwestować i w politykę społeczną, i w politykę gospodarczą. Że można coś zapowiedzieć i później coś zrobić. Wykonywać zapowiedzi. Że można być wiarygodnym, a to jest podstawa polityki, podstawa demokracji. Bez wiarygodności demokracja jest tylko pozorem, jest pewną manipulacją, grą. Tylko wtedy, jeżeli ci, którzy coś zapowiadają, później to wykonują, można powiedzieć, że mechanizm demokratyczny, mechanizm wyboru rzeczywiście działa. I on dzisiaj działa. I ja jestem przekonany, że ta prawdziwie demokratyczna Polska może bardzo dużo w stosunkowo krótkim czasie, nie na jutro, ale w ciągu najbliższych kilkunastu lat może pójść bardzo daleko do przodu. Także ta ziemia, która przecież dzisiaj zajmuje odległe miejsca, jeżeli chodzi o ranking polskich województw, czy ranking różnego rodzaju obszarów, okręgów w Unii Europejskiej. Tak, ale to jest do zmiany, bo my przecież odrzucamy politykę polaryzacyjną, dyfuzyjną. My jesteśmy za zrównoważonym rozwojem. My jesteśmy szansą dla Polski i szansą dla tej ziemi. Tylko trzeba zwyciężać, a żeby zwyciężać, trzeba wierzyć w zwycięstwo. I tej wiary, proszę Państwa, Państwu życzę. Także w tych ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach kampanii. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jednym z głównych zadań dla jego partii w województwie świętokrzyskim jest odsunięcie PSL od władzy w samorządach. A z nami jest Michał Kolanko z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnia sobota kampanii, za tydzień będzie już cisza wyborcza. To jest ostatni weekend mobilizacji wyborców i spotkań z wyborcami. Czy zaskakują czymś te konwencje? Bo mieliśmy w województwie świętokrzyskim Prawo i Sprawiedliwość, w Wielkopolsce Koalicja Obywatelska. Myślę, że konwencje raczej nie zaskakują, te lokalne. Myślę, że na wynik wyborów będzie miał demobilizację wyborców. Zastanawiam właśnie, jak taką mobilizację, tą demobilizację będą próbować wydarzenia, nazwijmy to poza tym przykładem partyjnym, decyzja prezydenta Żuka o tym, że o zakazie Marszu Równości w Lublinie może mieć wpływ na demobilizację wyborców Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. I jednak może być widoczny też w Warszawie, gdzie elektorat Koalicji Obywatelskiej może być szczególnie
wstrzymała się od tych decyzji. Dlatego właśnie te konwencje niczym specjalnie skakują, natomiast do zaciszy wyborczej może być jeszcze jedno, dwa wydarzenia, które wpłyną na mobilizację lub demobilizację wyborców. A czy to jest mobilizacja wyborców, własnych wyborców do tego, żeby poszli na te wybory, które będą w przyszłą niedzielę, czy to jest jeszcze skierowane do osób niezdecydowanych, żeby pozyskać nowych sympatyków? Myślę, że szczególnie Platforma Obywatelska, szczególnie Koalicja Obywatelska próbuje mobilizować swoich wyborców, mówiąc, że to pierwsze wybory od 3 lat, kiedy można trzeba okazję wystawić Prawo Sprawiedliwości. To jest przekaz, który ma mobilizować po tych, oczywiście, 3 latach bez ogólnokrajowych wyborów. Pytanie, na ile to będzie skuteczne. Dziś Grzegorz Schetyna podczas konwencji w Poznaniu mówił m.in. o łamaniu konstytucji przez PiS, że trzeba ten PiS zatrzymać. Mówił, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Mówił też o tym, że Grzegorz Schetyna będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera. Zapowiedział złożenie wniosku, wspólnego wniosku, czyli Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, o odwołanie z funkcji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. No tak, nie, to w ogóle zaproszenie, takie dwa wnioski już były i ten wniosek... Jaki jest cel tych wniosków? Tak jak mówiłem, dzisiaj gra toczy się w mobilizację własnych elektoratów, bo to też toczy się gra, jeśli chodzi o polskie Stronnictwo Ludowe, bo wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowy efekt tych wyborów to efekt, który może być widoczny na wsi. Prawo i Sprawiedliwość od 3 lat prowadzi bardzo konsekwentną kampanię w Sejmie i kampanię w sensie takich działań politycznych, niewyborczych oczywiście. Chodzi o marginalizację i częściową anihilację Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest chyba cel strategiczny. I o tę mobilizację własnych wyborców gra Władysław Kosiniak-Kamysz. Wydaje się, że PSL i PiS-o stara się wyskazania taką takie starcie, ponieważ wydaje się, że Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość musi polegać na wyborcach na wsi, którzy częściowo dali zwycięstwo PiS-owi w 2015 roku. Jeśli poparcie dla PSL-u się na wsi odrodzi, to w 2019 roku o takie poparcie w wyborach parlamentarnych PiS-owi na wsi może być już trudniej. Stąd tak zaciekł bój o wyborców na wsi. Dzisiaj właśnie było takie starcie między PiS-em a PSL-em. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że rządy PSL nie przyniosły polskiej wsi nic dobrego, dlatego PSL nie powinien dłużej rządzić. Tak mówił na konwencji samorządowej w Kielcach. Później mieliśmy odpowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza. Celem politycznym PiS jest eliminacja PSL, tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniu wyborczym w Częstochowie. Raczej chodzi o marginalizację, tak jak mówię, wyborcy na wsi są kluczowi, jeśli chodzi o zwycięstwo w 2015 roku. Teraz PiS chciałoby to zrobić, dlatego nie może dopuścić do odrodzenia się i wzrostu poparcia dla PSL właśnie na wsi. Mimo że to wybory samorządowe przed nami, dużo w tej kampanii było jednak takiej polityki krajowej. Było o reformie wymiaru sprawiedliwości. Pojawiły się taśmy ponownie. Jak pan uważa, jakie to ma, czy te wydarzenia będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory? Wszystkie te wydarzenia znaczenie będą mieć. Ta kampania jest to najbardziej kampanii parlamentarną, ale to dlatego, że wybory samorządowe to były pierwsze w kolejności. Gdy wybory do Europarlamentu były w pierwszej kolejności, to kampania do Europarlamentu wyglądałaby właśnie tak. Uważam, że z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że bezpośrednie wybory wyborcze tych taśm będzie niewielki. Być może one przełożą się na dłuższą perspektywę, na dłuższe, na wygerunek Mateusza Morawieckiego, ale bezpośrednie pewnie nie. 21 października wybory parlamentarne to będą pierwsze z czterech, które czekają
Polaków w przyszłym roku. Wybory do Europarlamentu, wybory parlamentarne w 2020 roku, wybory prezydenckie. Ostatnie wybory były w 2015 roku. Mieliśmy wtedy i wybory prezydenckie, i parlamentarne. To będzie te wybory za ponad tydzień. To będzie taki test po 3 latach? Tak, test dla... W takim sensie, chociaż opozycja nie zdołała tego być może tak wprost wyartykułować, ale te wątki też się przebijają, tak jak mówiłem, że to jest pewnego rodzaju referendum na dobrą zmianę. Jeśli zwycięzcą PiS będzie wyraziste ponad 10%, to wtedy będzie można PiS-owie, że Polacy akceptują dobrą zmianę, będzie to sygnał do mobilizacji przed wyborami do Sejmu. Jeśli będzie niewielkie, lub jeśli koalicja obywatelska wygra, to na razie nie wskazują, no to rzeczywiście będzie sygnał do opozycji, że będą mówić o tym, że społeczeństwo odrzuciło te zmiany, umownie właśnie nazywane dobrą zmianą. Za nami debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Czy można powiedzieć, że ktoś w tej debacie był zwycięzcą, czy przy takiej liczbie kandydatów to nie jest możliwe? To była prezentacja. Jak pan ocenia? Myślę, że na pewno Rafał Trzaskowski nie straci na tej debacie, a jeśli to powiem większe ryzyko, że straci, że będzie obiektem skoncentrowanego ataku na tej debacie innych kandydatów. No i właśnie tego się nie stało. Można powiedzieć, że jest on zwycięzcą tej debaty pod tym właśnie względem. A dla kogo była ta debata? Bo wiadomo, że w Warszawie no to na to sondaże wskazują, to będzie starcie Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. Czy oni mogli się zaprezentować, czy formuła tej debaty na to nie pozwoliła? No, wydaje się, że była to tylko debata dla wszystkich uczestników. Rzeczywiście format nie był najbardziej korzystny, szczerze mówiąc, można go uznać za absurdalny, skoro 40 sekund, 45 sekund odpowiedzi na każde pytanie. Dlatego też wydaje mi się, że jeśli ma być jakaś debata, ma zmienić oblicze kampanii w Warszawie, no to będzie debata 1-1 po pierwszej turze Trzaskowski jak. To teraz jeszcze ostatnie pytanie. Pozostali kandydaci w pierwszej turze, komu mogą odebrać głosy? Bardziej Patrykowi Jakiemu czy Rafałowi Trzaskowskiemu? Ja myślę, że jednemu i drugiemu. Myślę, że Marek Jakubiak może odebrać i inni kandydaci prawicy mogą odebrać Patrykowi Jakiemu. Kandydaci lewicy mogą odebrać Rafałowi Trzaskowskiemu, ale wydaje mi się, że polaryzacja w tym wyścigu była na tyle silna, że ich wyniki sondażowe pokazują, że nawet przy długiej kampanii nie byli w stanie przez tą polaryzację. A co tym idzie przy tym, że w tej debacie żaden tak naprawdę nie zaprezentował się jakoś szczególnie dobrze spoza tej dwójki. No to właśnie jakoś szczególnego efektu, jeśli chodzi o odbieranie głosów, nie będzie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, gościem Polskiego Radia 24. Ostatnia sobota kampanii, za tydzień będzie już cisza wyborcza, wybory samorządowe 21 października. Dziś Koalicja Obywatelska zorganizowała konwencję w Poznaniu. Musimy wygrać wybory i zmobilizować wszystkie pozytywne siły i wstrząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. Tak mówił Grzegorz Schetyna. Lider Platformy Obywatelskiej wziął udział w regionalnej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Grzegorz Schetyna stwierdził, że w najbliższych wyborach Polacy wybiorą między wolnością a brakiem wolności. Czy mógł naszą ojczyznę spotkać większy dyshonor? Czy można było bardziej zhańbić pamięć pokoleń naszych przodków, walczących o wolność, przelewających krew za ojczyznę? Poznaniacy i Wielkopolanie szanują prawo. Zawsze tak było, zawsze je szanowali. Dlatego tutaj nigdy nie wygra partia, która łamie konstytucję i niszczy rządy prawa. Dlatego ani w Poznaniu, ani w Wielkopolsce nie wygra PiS. Bo tutaj szanuje się porządek. Porządek w szkole, porządek w gospodarce, w firmie, porządek w armii, porządek w całym państwie. Dlatego tutaj nigdy nie będzie rządzić partia, która wprowadziła chaos do polskiej szkoły, do polskiej armii, do polskiej policji, do całego polskiego państwa. Bo poznaniacy i Wielkopolanie rozumieją wartość Europy.
i szanują wszystkich sąsiadów Polski. Jeśli oni szanują nas, właśnie dlatego tutaj nigdy nie wygra partia, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. My inaczej widzimy swoje zadanie, inaczej rozumiemy swoją misję i służbę narodowi. Zawsze szanowaliśmy konstytucję, a kultura była i będzie dla nas przestrzenią wolności, przestrzenią twórczości wolnej od cenzury i ograniczeń. Nie ma i nie będzie demokratycznego państwa, wolnych obywateli, kreatywnego, zdolnego zmierzyć się z przeciwnościami losu społeczeństwa, jeśli wyborcy nie powiedzą stop kłamstwu i antydemokratycznej władzy. Dlatego musimy zatrzymać PiS przed progiem samorządu. Naszym zadaniem jest do tej prostej prawdy przekonać jak najwięcej ludzi. Grzegorz Schetyna poinformował też, że jako lider największej partii opozycyjnej zostanie kandydatem na premiera. Koalicja Obywatelska zamierza złożyć wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów. A przy naszym telefonie Piotr Zaremba, publicysta, komentator. Dzień dobry. Witam. Jak odebrać zapowiedź Grzegorza Schetyny? No, to są zapowiedzi dotyczące nie tyle wyborów samorządowych, ile w ogóle tego, co się będzie działo w Polsce przez najbliższe częściowo tygodnie, miesiące, a częściowo nawet lata, bo zgłoszenie swojej kandydatury na premiera, no to jest, rozumiem, początek kampanii parlamentarnej. No tak się złożyło oczywiście, że to się układa w pewną sekwencję. Te wybory samorządowe siłą rzeczy stały się tak naprawdę plebiscytem. Czy Polacy są za dobrą zmianą, za obecnym rządem, czy przeciwko, za opozycją, która się w jakiejś części, sporej części zjednoczyła. Więc to oczywiście nie dziwi, natomiast naturalnie no, ten typ rozmowy już słabo się łączy z samą samorządnością w Polsce. To są jednak trochę różne zjawiska, trochę różnych sfer. Co będzie miarą sukcesu dla poszczególnych partii, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory samorządowe? Bo tutaj mamy i wybory, i na prezydentów miast, mamy wybory do sejmików. Tak, no więc wybory oczywiście na prezydentów miast są najbardziej widowiskowe i gdyby Patrykowi Jakiemu udało się stoczyć równorzędną walkę z Rafałem Trzaskowskim, przecież Warszawa jest bardzo platformerskim miastem, no to na pewno byłaby to jakaś nowa jakość. Natomiast no, takim najbardziej obiektywizowanym kryterium, kto wygrał, kto przegrał, będą wybory do sejmików wojewódzkich. Po pierwsze, one najbardziej przypominają wybory do Sejmu, więc ogólny skumulowany wynik da jakieś pojęcie o tym, na co się zanosi w przyszłym roku. No a po drugie oczywiście w tej chwili PiS rządzi w jednym sejmiku na 16 i jeżeli zdobędzie kilka następnych, no to będzie jakimś sygnałem zmiany. Aczkolwiek jest pytanie ile? No oni mówili o 6-8 sejmikach, teraz ja usłyszę o 3-4, czyli to nie byłoby aż tak błyskotliwe zwycięstwo, jak jakiego się spodziewano kilka miesięcy temu. Ale zobaczymy, bo to oczywiście wszystko jest jeszcze nie do końca do przewidzenia. Tu się może jeszcze w ostatnim tygodniu sporo zdarzyć. Co się może wydarzyć? Co może wpłynąć na głosowanie wyborców? No, ja dam jeden przykład, co się zdarzyło w poprzednim tygodniu. No, w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z nagraniem taśmą dotyczącą premiera Mateusza Morawieckiego i oczywiście można pytać, jaki to ma związek z wyborami samorządowymi, no ale ma w momencie, w którym premier jest główną twarzą kampanii. Premier wziął na siebie właściwie i całą odpowiedzialność, cały ciężar tej kampanii, jeździ po kraju, właściwie mówiąc mniej o samorządach, a bardziej w ogóle o polityce państwa, o polityce Prawa i Sprawiedliwości. A nie ma pan w ogóle takiego wrażenia, że jeżeli chodzi o wystąpienia głównych liderów, czy to premiera Mateusza Morawieckiego, czy prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, czy Grzegorza Schetyny, to jest to skierowane nie tyle do danego samorządu, w którym występują, ale to jest skoncentrowane na polityce krajowej? Nie, no oczywiście, no to jest po prostu jeszcze raz powtórzę plebiscyt. I w tym sensie, powiedzmy, jeśli w ostatnim tygodniu zdarzyło się coś na scenie ogólnopolskiej, jeśli właśnie na przykład któryś z liderów partyjnych, czy to premier Morawiecki, ale może też lider opozycji, otrzymałby jakiś celny cios, no bo wtedy oczywiście to może rzutować na wyniki wyborów. Oni trochę próbują też mówić oczywiście do poszczególnych regionów, do poszczególnej typów publiczności. No, Jarosław Kaczyński na Śląsku powiedział o śląskości jako o pewnym bardzo ważnej zmianie polskości. Ja przypominam, że kiedyś miał pewien kłopot, bo popełnił pewnego rodzaju lapsus dotyczący właśnie Śląska, śląskości. Widać, że tutaj jest jakaś próba różnicowania. No, na przykład PiS bardzo mocno akcentuje na ścianie wschodniej, we wschodnich województwach, że to były ustawa niezwane przez poprzednią ekipę
strony oczywiście to jest, tak, to jest starcie liderów partyjnych, a jednak na drugim planie, chociaż czasem to też ma pewne znaczenie, ale na drugim planie kandydatów tych samorządowych, tych którzy walczą o władzę w poszczególnych miastach, regionach, gminach i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie wybory mieliśmy w 2015 roku, wtedy były wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Po 3 latach Polacy pójdą do urn, to inne wybory, wybory samorządowe, ale czy dla każdej partii to będzie test? Tak, no oczywiście, no to jest po pierwsze test, na ile opozycja, która się, jak powtarzam, częściowo zjednoczyła, znaczy części zjednoczyła, czy to skutkuje no jakimś przyrostem, czy język też zresztą odnoszący się głównie do spraw ogólnopolskich, tam jest na przykład bardzo silnie punktacja za no niedemokratyczności PiS-u, prawda? Czy to procentuje, to odwrotnie, to jest jednak coś, co nie posuwa spraw do przodu. No z drugiej strony PiS broni swojego stanu posiadania swojej pozycji no lidera na scenie. I oczywiście tu można interpretować różnie i jaki procent potwierdzi tą pozycję lidera, jaki procent głosów właśnie, zwłaszcza w wyborach sejmikowych, no ale oczywiście jeśli na przykład tych sejmików PiS weźmie niewiele, no to opozycja ogłosi się zwycięzcą. Więc to jakieś przychodzące znaczenie przed wyborami i europejskimi, i parlamentarnymi mieć będzie. To zapytam jeszcze o wczorajszą debatę kandydatów na prezydenta Warszawy. Czy można powiedzieć, że ktoś w tej debacie jest zwycięzcą, czy przy 14 kandydatach trudno wskazać? No właśnie, to chyba trochę jest odpowiedź już na pytanie. Bardzo ciężko jest w takich krótkich pigułkach rozstrzygnąć cokolwiek. To oczywiście można powiedzieć, że no jedni sobie z tym trochę radzi lepiej, drudzy trochę gorzej, no ale z kolei ci egzotyczni kandydaci często swoimi takimi ekscentrycznymi wypowiedziami przykuwali uwagę. Ja mogę powiedzieć, że mnie na przykład najbardziej się podobał Jan Śpiewak, kandydat, który rzeczywiście przez całe lata walczył o sprawy warszawskie, także z reprywatyzacją, ale w naturalny sposób uwagę przykuwali przede wszystkim ci dwaj główni kandydaci, czyli Rafał Trzaskowski i Patrycja Jaki. Wydaje mi się, że oni dość uważnie wypadli. Znaczy to, co mówili, jest mniej istotne od tego, kto tego broni. No jednak PO musi, czy PO musi wziąć na barki także to sama pani prezydent Hanna Gronkiewicz nazwała przestępczą grupą ratuszu. No, to, ale to nie wybrzmiało dostatecznie w sorry w debacie, bo było za mało na to czasu. Tylko bardziej to wiemy z całej kampanii, a szerzej w ogóle z całej polskiej polityki. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Publicysta i komentator Piotr Zaremba był gościem Polskiego Radia 24. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan, ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, jest 16.30, czas na informacje dnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki krytycznie o Polskim Stronnictwie Ludowym. W trakcie konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach powiedział, że rzeczą niezwykle ważną jest właściwe odczytywanie intencji i wiarygodności tych, którzy powołują się na tradycje. Szef rządu wytykał ludowcom m.in. podwyższenie wieku emerytalnego i zakaz sprzedaży produktów rolnych bezpośrednio przez rolników. Premier pytał też o kwestię prywatyzacji zakładów przetwórstwa spożywczego. Przez 16 lat rządził PSL w różnych koalicjach, w różnych konfiguracjach i doprowadzili do wielkiej wyprzedaży polskiego przemysłu przetwórczego, która jest dzisiaj, stoi u źródeł tych strapień, tych kłopotów polskich rolników, którzy muszą polegać na zagranicznych pośrednikach. My powoli to odkręcamy, ale pytam raz jeszcze, czy to było w interesie polskiej wsi? Szef rządu po konwencji spotkał się z mieszkańcami Staszowa. Jeszcze dziś Mateusz Morawiecki odwiedzi Opatów i Ostrowiec Świętokrzyski. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jedzie natomiast do Małopolski, gdzie o 18:00 spotka się z wyborcami w Gorlicach. Z kolei ludowcy spotkali się na regionalnej konwencji w Częstochowie. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił o tym, że jego ugrupowanie ma ideę przywracania w Polsce braterstwa, a po drugiej stronie jest do wyboru ideologia zawiści, kłamstwa, nienawiści, oszustwa i manipulacji.
Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że po wyborach PSL będzie współpracować ze wszystkimi chętnymi samorządowcami, a kandydaci ludowców są gwarantem, że pieniądze będą trafiały tam, gdzie są potrzebne. Walczymy o państwo demokratyczne, samorządowe, a przez to sprawiedliwe. Samorządność jest w nas, jest wpisana w kod genetyczny PSL, zapewnił prezes stronnictwa. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze po podpisaniu umów z syndykiem i wojskiem jest nowym właścicielem radomskiego lotniska. Dotąd to samorząd był jedynym właścicielem cywilnej części lotniska. Projekt pochłonął około 120 milionów złotych. Od lat miasto poszukiwało poważnego inwestora, najbardziej odpowiednim, bo zarówno branżowym, jak i finansowym okazało się Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Radom stanie się portem zapasowym dla Okęcia, mówi wiceminister infrastruktury